Zbigniew Ziobro, składając taki projekt, rozpoczął walkę o przywództwo na prawicy. I w momencie, kiedy Andrzej Duda staje się prezydentem słabym i skompromitowanym przez to, co sam zrobił, to on marzy przynajmniej, startuje ponownie, bo jest chory z ambicji, tak? startuje ponownie na mocnego człowieka, który stanie się numer jeden w Prawie i Sprawiedliwości. A Jarosław Kaczyński do tego dopuści? Jarosław Kaczyński pewnie nie wiem, czy on dopuści, czy nie wiem, na jakim poziomie znajduje się kontrola Jarosława Kaczyńskiego nad tym, co się... Na razie musi Ziobrę tolerować, bo jeszcze nie przejął Kukiza chyba całkiem, nie? Moim zdaniem, Ziobro, to jest taki problem, znaczy jeśli chodzi, ja się zgadzam. To w tym, będzie że to proces, jest... bo Ziobro będzie najpotężniejszym człowiekiem właśnie w Polsce to jest po prostu, mnie, to jest mający bardzo, narzędzia bardzo, wszystkie w ręku. Bardzo dobre pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński oddaje takie duże uprawnienia osobie, która nie należy do jego partii nawet, nie jest mu podległa w PiS-ie, tylko jest jakby koalicja. Albo go już złamał, jednym z argumentów jest to, że w zasadzie ta partia Ziobro już nie istnieje, w tym sensie, że większość tam weszło z 8 osób chyba oni wszyscy dostali stanowiska, w zasadzie już zostali jakby inkorporowani do PiS-u.